Pyk i pyk. I chyba bez strachu idzie to. Pięknie! Profesjonalizm, Sturmie! Dobra. I został nam ostatni do pokonania. Oj! Żebym... Czy ja wcześniej wziąłem kasę? Aaaa, niestety. Przyzwyczajenie. Albo może to już... A dobra. Nieważne. Nieważne. Trudno się mówi. A może mi się tylko wydawało? Heh. Dobra, tamtędy nie idziemy, bo widziałem, że ktoś przeszedł. A ten ktoś wydaje mi się potężny. I szkoda mi tracić tych kilku jednostek. Dobra, Iryna jak tam? Jeszcze trochę do drogi US. A w ogóle co ona ma to za zaklęcie? No to... Aha, to jest ten spokój, a to tsunami. Twoja... Po stronie armii bohatera rzucającego zaklęcie tworzy się olbrzymia fala, przemieszczając się w kierunku linii przeciwnika. Kiedy opada, wszystkie oddziały przeciwnika zostają przemoczone, a mniejsze jednostki zostają odepchnięte do tyłu o dwa pola. Ojej, aż takie dobre? I unieruchamiają je na dwie tury. Masakra. Super zaklęcie. Tylko po prostu trzeba mieć drogę łez. Stój! Żono naszego księcia, pani naszej krainy! Dlaczego najeżdżasz nasze miasta i zabijasz naszych ziomków? Chyba nie rozumiesz, kogo i czego warto bronić. Cesarstwo oddało mnie w łapy gwałciciela dla zysku politycznego, więc wybacz, jeśli twoje morały zabrzmiały inaczej niż chciałeś. Bredzisz bez ładu i składu. Od teraz jesteś wrogiem Elrata, a jego gniew jest straszliwy. To niech się ustawi w kolejce jako trzeci po Gerhardzie i demonach. Fanatyzm! Precz z księżami! Swoją drogą, Markus wygląda, jakby był jednym z tych wodniaków. Teraz pasowałoby portal zrobić. Chociaż pewnie się nie uda. Ale będą i jaja, a nie mam portal, dobra. I many też mam. Więc mogę iść teraz teleportacją z powrotem. No dobra, taką statę w sumie. Aj, sorki, ktoś mi przerwał. Dobra, no i mamy zwycięstwo i teraz będziemy... Tylko tak... Tu nie zdążę, więc... Teleportation... O, tu jeszcze mikstura many jest, tylko że mi to daje... Niewiele. I tak, Irina ma jeszcze mnóstwo many, bo teraz przez te walki zużywałem sporo. Ale tak naprawdę to... To nie jest nie wiadomo co, żeby... Pasowałby jakąś wymianę tu zrobić. Tylko tak... Ile tam oni chcieli? 13, 13, 13. Tutaj na raz... O, no właśnie. No właśnie. Raczej na kasę tego nie zamienię. I pewnie przed walką jeszcze tego nie zrobię. Ale chociaż do końca tygodnia. No zobaczymy. To na razie jeszcze wyszkolę te jednostki, które nie wyszkoliłem. Okej. No i jak? Prawie żaden. Zaraz, co jest? Teraz dostałem zamczysko! Skąd? Z jakiej racji? Co to ma znaczyć? Czemu w tym momencie? Teraz on się tam przeniesie pewnie. Przebudować od razu. Co to ma znaczyć? Jakieś... Zamki mi tu pokazujecie. Nie chcę takich. Chcę mieć takie wodospadowe, wypasione. Dobra, szkolenie jednostek podstawowych. A, teraz nie mogę, bo został przebudowany. No i teraz się on pewnie tu przeniesie. Co mi się to teraz nie spodoba, więc musimy wyjść. Chyba, że portal wybuduje. Tak też w sumie można, ale chyba nie dam rady, bo muszę awansować o jeden poziom. No, wiedziałem, że on tam pójdzie. Nie, idzie do Iriny. To jest dopiero... Wytrwały gość.
a raczej waleczny, ale waleczność jest głupotą. W jego wykonaniu. Dobra, może być. No to teraz co? Nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu tu pobuszować trochę. Pobuszować, pozbierać i potem polecimy tam na tereny demonów. Tylko można w sumie... W sumie teraz nie, ale... Trochę szkoda tych ludzi, którzy tam są, że nie można ich jakoś zamienić. No tak to bym miał wojska jakieś, a tak? No to co z tymi ludźmi zrobić? To jest pytanie. Zaraz, a mógłbym wyszkolić? Nie, nawet nie. Ale mógłbym wybudować. Tylko, że Kirina chciałem wybudować. I co teraz będzie? Ale to zrobimy i będziemy mieć więcej kasy. No cóż, atakujemy. Trzeba pozdobywać trochę tego expa. Swoją drogą, czy ja jeszcze mam jedną rzecz do przydzielenia? Nie, dobra. Ale ważne, że jestem czujny. Przywołanie żywiołaków ognia. Tu też żywiołaków ognia. Są jakieś cześćki, które bronią, ale są na niskim. Jest ich dno, spora sumka. Jak będzie duża strata, no to wiadomo, co zrobimy. I wiadomo, co zrobimy. Zrobimy znowu spam zaklęć. Tylko tak, Irina ma już mało many. Kenseya mamy i nie wiem, co z nim teraz zrobić. Tak, ich ustawimy. Okej, dobra. No to co? Czyli co, jednak zwój miałem? Chyba tak. Przywołanie żywiołaków, powietrze... Czemu ja czytałem ognia? Bez jaj. Dobra, przywołamy i... Albo nie, jeszcze nie. Zamieć, lodowy krąg, spokój. Zamieć, może tak. Niech będzie. Chociaż powinienem chyba lodowy krąg zamieść. Ale niech tak pozostanie. Dobra, brońcie się wszyscy. I teraz czaskamy w nich. Jeszcze raz mogę. No na razie trzeba jednego ściechać, żeby jakoś łatwo było w miarę. A tu się bronimy. No i co mi to dało? Nie za wiele. Naraz obrażenia. Spokój mogę dać na tego. Dobra. Teraz on jest spokojny. Tylko, że tego mogę zaatakować. To poczekamy raz. Ten już może zaatakować, więc się odsuniemy. Możliwie. Tak, żeby jak najdalej od niego. Ten też w sumie nie może zaatakować, ale daliśmy mu spokój, więc teraz nic nie zrobi. I możemy dalej ciechać. Pasowałoby jeszcze właśnie zaklęcie zrobić tą babką, ale już... Na razie niech tak będzie. No idzie, idzie, idzie. Dobra. No i skok robimy. Ważne, żeby bez kontry było. I teraz możemy co najwyżej przywołać żywiołaki. No to tak zrobimy. Może się to przyda w czymś. Tylko, że teraz jak użyjemy to... To on już się obudzi. Tutaj 5 na 9, to tutaj bardziej się opłaca. I co to za różnica jest? Kontratak. Hmm.
Tu już jest trochę więcej myślenia. Dobra, kontra poszła. Jeszcze raz. No teraz już muszę ciachnąć. I użyć pancerz. No i przy okazji musimy teraz walnąć wszystkie zaklęcia leczące. O, widzę, że gość wiedział, w kogo trafić. O, żabka trafiła w dwóch. Oj, nieładnie. Dobra, broń się. Kensei. Kensei musi iść tędy. I teraz jeszcze walniemy kolejnego żywiołaka. Tylko on sobie tak stanie chyba. O tak. No, co jest grane? To nie można dwóch? Chore. Naprawdę chore. Zmarnowałem żywiołaka. Dziwne, co zrobiłem, ale niechże będzie. Tych już nie mogę, ale tego sobie podleczę. Dobra, i może tak ciachniemy? I on mi teraz pójdzie pewnie na strzelców jeden, ten mocniejszy. No. Tylko nie w nią! Teraz mam do dupy, bo moich dwóch zginęło. Jeszcze mogę sobie podleczyć co najwyżej. Many też już nie mam. Mogę posiłki wziąć. Ale gdzie? Może do nich. Teraz oni będą najpożyteczniejszą jednostką. Tutaj też będzie kontratak. Niestety. Czasami się zastanawiam, czy dobrze było w ogóle zaatakować takich Cześków. Ale jak już tak było, no to niech tak zostanie. Uciekaj mi stąd. A ty... czy możesz użyć? No, w sumie możemy użyć jeszcze zaklęcia leczące. I uciec sobie tędy. I rekinem... zaatakować tego lub tego. Zrobimy tak. Nie będzie przynajmniej kontry. I załatwimy już jednego przynajmniej. No, wiedziałem, że tak... myślałem, że tego zaatakuje. Ale ten zaatakuje. No i straciłem 23. A, wczytam se. Nie opłaca się teraz atakować. No dobra, jesteśmy ponownie. Tylko, że teraz nie pójdę na ludzi. Zaraz. Już myślałem, że jeszcze demony mam niszczyć. Bo tak szła Irina w tę stronę, którą ja w ogóle nie zamierzałem iść. To było dopiero dziwne. Mam nadzieję, że... no dobra, minimalnie więcej teraz. No i pisze, że żywiołaków ognia. A czemu ja miałem żywiołaków powietrza? To dobrze przeczytałem, to co jest gra? Dziwne. Dziwne rzeczy się dzieją. Tu są już potężniejsze potwory. Potwory z bagien. Dobra, trzeba... no cóż, za słabe jednostki. Trzeba wrócić. I zrobić sobie Kirina. Tylko zanim ten Kirin będzie, to sobie jeszcze mogę coś tutaj pobudować. Chociaż te podstawowe jednostki. Tylko tak, żeby kryształów nie chcieli. To mur co najbliżej mogę zwalnąć. I teraz już czekamy. Tylko wrócimy do zamku. I trzeba w ostatnim dniu tak zrobić, żeby dostać właśnie. No i przez to też przegrałem właśnie z tymi, no niby przegrałem z tymi piechurami, bo na przykład też nie miałem full many. No zobaczcie, ile ja mam many. Może połowa z tego. Teraz już połowa, a wcześniej
na jedno zaklęcie. Góra 2. 13. Oj, niepotrzebnie wybudowałem. 13, 13. Tutaj jak to będzie? 5 to nie. No to tylko tak możemy. Raz. I tutaj na 3. Czy się to uda? Uda się. Pięknie. Może teraz kasy nie mam, żeby zaszaleć. Ale Kirinów za to mamy. I już mamy tą jednostkę. O, tu są jeszcze jakieś jednostki. I teraz jest prawie żaden, więc czemu się nie skusić i nie zaatakować? Ale być może to prawie żaden jest prowokujące, żeby zaatakować i stracić. No i już po szkoleniu jednostek. Więc w sumie, czy o, co ona tam w ogóle chowa? Odwiedzający bohater otrzymuje plus 1 do punktu wolnego przed magią. Można odwiedzić tylko raz. Sprawdzimy, czy jest to opłacalne. Dobra, jest opłacalne. I mamy przy okazji to. To też sobie możemy wejść. I nie wiem, poszukamy, czy jeszcze poczekamy ten jeden tydzień. Możemy też iść tam i wejść tylko w wieżę obserwacyjną. A może tam jest po prostu taki słabiutki zamek, o którym ja tak marzę, żeby był taki. Albo po prostu ktoś tam siedzi potężny, który nie da mi się nacieszyć podbojami. Trzeba jeszcze raz sobie wybudować tutaj. Tylko kamulców nie mam. No jak zrobimy te kamulce. No teraz już mam pewne surki wystarczająco, żeby wybudować idź Irino, żeby wybudować ratusz. Oho, niski, super. Mogę iść podbić kolejny zamek. Czemu ja tego nie zrobiłem? Tymczasem tutaj budujemy to, żeby więcej kasy było. Bo jak na razie to kasa jest najważniejsza. Tym bardziej, że stolica już ma wszystkie jednostki dostępne. Nie mówię tutaj o ulepszonych. Niski, coś tak mignęło, wydawało mi się. O, tu coś idzie potężniejszego. Jak na razie misja mi się bardzo podoba. Nie jest ciężka, wręcz relaksująca. Stój! Kim jesteś? Nie! Elrad! Elrad! Ratuj! Spokojnie, siostro. Niech cię Szalasa błogosławi. Niechaj światło Elrata ukoi twój ból. Powiedz, co się stało? Wybuchł wulkan, a potem nadeszły demony. Kobiety we wsi, wszystkie ciężarne, urodziły potwory. Poczęły bestie, które rozszarpywały ich łona zębami i mackami. Pożerały własne matki na Elrata. Spokojnie. Oddychaj powoli. Wiele kobiet zostało? Tak, wiele. Sprowadziłyśmy je do świątyni, ale potęga chaosu jest zbyt wielka. Pomogą ci moje perłowe kapłanki. To uzdrowicielki czerpiące z całej mądrości Szalasy. Nie lękaj się. Odwagi! Gdzieś już to chyba kiedyś widziałem, żeby komuś z brzucha potwór wychodził. Czyżby to nie był horror obcy ósmy pasażer Nostramo? Coś mi się tak wydaje. Plagiat! Tak, plagiat. Bardzo nieładnie twórcy Ubisoftu. Już ja wiem, co wam tam w głowach siedzi. Dobra, strzelectwo, poziom drugi. Obrażenia twojego bohaterstwa. Obrażenia twojego stworzenia zwiększają się o 3% za każdy kolejny atak z dystansu. Jeżeli jednostka zaatakuje lub zostanie zaatakowana, zwarcie ciąg zostanie przerwany. Aha. Też może być dobre. No i potem to jeszcze sobie walniemy, a potem to pewnie jeszcze te wszystkie tutaj. Ale na razie wszystko to, co jest. O, tu jeszcze mogę to wziąć. Raczej przebudować, ale nie mam surki na to. Jest trochę kryształów. O, tu są kamulce. Kurna, ile surowców do zebrania.
Aż nie wiem, gdzie iść. Idziemy może najpierw tu, bo jest najbliżej. I przy okazji mam bardzo mało jednostek. I będę musiał się chyba wrócić. Bo się robi bardzo nieładnie, a jak mi ktoś tu wejdzie, to będę zmuszony wczytać save'a. Kurna, zdobyć tak od razu zamki. Jeszcze takie nierozbudowane. O, tam już widzę tartak. Więc zaraz tam pójdziemy. Tymczasem zaatakujemy sukuby, które nie zadały zbytnio strat. Wręcz pozytywnie dla mnie. Dobra, trzeba teraz tych ciachnąć. Tu jeszcze widzę miejsce z surowcami, ale to zaraz wszystko, to nie da się tak naraz od razu. To mogę sobie przebudować najpierw. I od razu. Pyk, no, dajesz. Okej, dobra. Właśnie, to mi się przyda, bo hamulców potrzebuję dużo. Trzeba uważać, żeby też mi ktoś tutaj nie wszedł za bardzo, bo nie mam się teraz czym bronić. Dobra, mogę tam stracić trochę rekinów. Tu jest dość niski. Tam też jest dość niski. Ale tutaj jest niski. Możemy sobie zaatakować. I trochę surowców zdobyć. I nawet bez strat. Bo przez to, że teraz mam to z łucznikami, to zadają oni jeszcze więcej strat. Ojej, tu jest jeszcze budynek z jednostkami. Proszę, będzie tu dużo ciekawych rzeczy do zebrania. Tylko trzeba uważać właśnie na te granice z tymi demonami. A tu jest jeszcze wejście do podziemi. To jeszcze w podziemiach będę się naparzał. No nie, nie go dajcie mi. Nie go dajcie, że już taka rzeźnia będzie. Dobra, muszę poczekać jeden dzionek. A tutaj mogę coś ciekawego zrobić. No w sumie mógłbym, ale pasowałoby przebudować najpierw. Żeby mieć spokój z tymi wszystkimi przeciwnościami losu. Czy ja wiem takie przeciwności losu? Na razie nie ma za dużo wyzwań. Tu jest już, widzę, kolejny teren do podbicia. Chętnie bym go podbił. Oho, poważny, ale nie mam za bardzo czym. Dobra, atak.